Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj przed Wami kolejny motocykl ze stajni Harley'a, udostępniony przez Irona Motovloga, który powrócił do korzeni. Wcześniej miał Irona Harley'a, następnie kupił sobie taki motocykl, no tracerka sobie kupił po prostu do podróżowania, ale postanowił zmienić motocykl i kupić sobie, wrócić do korzeni, bo lubi ten styl. No i zakupił oto taką maszynkę, no i dzisiaj sobie ją po prostu dosiądę. Jak widzicie, motocykl jest dosyć duży gabarytowo. Wydaje mi się, że jest zajebiście długi. Ma bardzo wysunięte koło do przodu. Główka ramy jest nachylona chyba bardziej niż zwykle to bywa w motocyklach harlejowskich. Moi drodzy, przednie koło 19-calowe, bardzo duże, oszprychowane, bardzo fajnie to się prezentuje. Motocykl ogólnie jest z 2014 roku, czyli jest to, można powiedzieć, jeden z pierwszych egzemplarzy, który został wyprodukowany. I co? Można powiedzieć o tym, że w Ameryce bardzo była szeroka oferta, jeżeli chodzi o kustomizację tego motocykla i każdy mógł sobie go zrobić jak chciał. Jechał grzechotnik i przeszkadzał w nagrywaniu. I ten motocykl jest właśnie również sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Tomek skąd? Texas. Z Teksasu, także prawdopodobnie jeździł po amerykańskiej ziemi i to jest naprawdę prawdziwy Harley, który uświadczył amerykańskiej ziemi, czyli po prostu można powiedzieć, że wyrwany z korzeniami i przywieziony do Polski. Jak mówiłem wcześniej, motocykl się prezentuje bardzo fajnie. Mała lampa charakterystyczna, rzucająca się w oczy, która można powiedzieć jest bardzo charakterystyczna dla tego typu motocykli. Dość wysoka kierownica, przez co ręce mamy wysunięte do przodu. I tutaj chyba, Tomek, podnóżki były... Oczywiście, że to jest custom. Custom, tak. Czyli tu jest kilka rzeczy, których Wam nie powiem, bo nie znam się, nie wiem jak wygląda standardowo ten motocykl, ale generalnie za każdym razem, jak ktoś kupował z salonu nowy taki motocykl, to robił go, wybierał sobie po prostu części pod siebie i robił go jak chciał. Także myślę, że dwóch takich motocyklów możemy nie spotkać, albo będzie to bardzo, bardzo ciężki temat. Jak widzicie, wydeszki są również akcesoryjne firmy Vines and Heinz. Firma, która robi po prostu bardzo dobrej jakości, elegancko brzmiące wydechy, nie za tanie, ale za to prezentujące się bardzo, bardzo wyśmienicie. W tej wersji Boba, w ogóle powiedziałem, co to za motocykl? Dyna Street Bob, moi drodzy, Harley Davidson. Dokładnie. Także to jest taki oto motocykl. Tutaj zegary mamy na zbiorniku paliwa, wyświetlacz, który pokazuje nam prędkość. To jest w milach? Tak. W milach. O kurde, to ja myślałem, że jadę 60 km na godzinę. Nie jechaj 60. Aha. No i obok jest, tutaj mamy elektroniczny obrotomierz, plus wskaźnik biegów również w tym miejscu, wskaźnik paliwa. W nowszych wersjach Street Bobów licznik jest już przełożony jakby tutaj na tą półkę kierownicy. Bardzo fajny pomysł w sumie. I co? Motocykl ciężki, wielki. Silnik, można powiedzieć, że wystaje poza obrys ramy całej i wypełnia elegancko ten motocykl, dodając mu oczywiście typowo harlejowskiego, surowego klimatu. I myślę, że tu zakończę swoje rozważania na temat tego motocykla. Jechałem tym motocyklem już wcześniej, kilka kilometrów i myślę, że stereotypowo Harley nie hamuje, ma toporną skrzynię i jest ciężki i wszystkich tych tematów doświadczyłem w czasie jazdy. Muszę powiedzieć, że ciężko mi się nim jechało. Ciężko mi się nim jedzie, jestem zupełnie nieprzyzwyczajony, zwłaszcza do wysuniętych nóg do przodu. To jest taki temat, który może, no po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić, no bo jak się jeździ na Nakedzie, gdzie podnóżki są z kolei bardziej z tyłu,
to później jak mamy bardziej z przodu, no to szukamy tych podnóżków i możemy oprzeć przez przypadek na przykład na wydechu tą nogę. Dla wielbicieli klimatu i wielbicieli jakby tego typu motocykli to na pewno jest niezła gratka, bo to już jest taki pełnoprawny, tłusty Harley. I co jest najlepsze w tym wszystkim, to jest jego brzmienie. Oczywiście myślę, że gdybyś przejechał 100 km w tym huku, to mogłoby to być jakimś, można powiedzieć, problemem, bo naprawdę słychać go wyśmienicie, jak się jedzie. I oprócz tego wygaru nie słyszymy nic, nawet swoich myśli czasami. Generalnie motocykl bardzo żwawy, ale dobra, będę jeszcze gadał o tych tematach w czasie jazdy krótkiej. Myślę, że nie ma co się powtarzać. Paweł. Tutaj jest Iron Moto Vlog z kanału Iron Moto Vlog. Siema. Który uwielbia Harleje. Dokładnie. I Tomek ma 1,80 m wzrostu. Tak jest. I zobaczcie, jak on się na tym prezentuje. W porównaniu do Irona. Ktoś, kto oglądał kanał Carlosa, to pamięta, jak wyglądałem na Ironie, a jak wyglądam na Street Bobie. Tak, i zapraszam oczywiście na kanał Iron Moto Vlog. On tam prowadzi kanał, który się zajmuje głównie tematyką harlejową, można powiedzieć. Debaty są prowadzone. Tak. I jeżeli chcielibyście na przykład zobaczyć, jak to wszystko działa w Ironie, czy to takim Street Bobie, czy też innych harlejach, które tam są na kanale, no to warto do niego sobie wejść i zobaczyć. Także jak widzicie, Tomek nie wygląda na tym harleju jak na psie. Można powiedzieć, że ten Harley jest o połowę większy, nie? Tak można byłoby przyznać, niż Iron. Sporo jest większy. No i przede wszystkim jest też temat taki, że na pewno się nim będzie ciężej jeździło dla człowieka, który jest mniej doświadczony, bo jest ciężki. No, sam silnik pojemności 1,7 można powiedzieć, no, na nasze. 1,7 bo, w dieslu. Tak, bo to jest 103 cale. Koni nie wiem, ile to może mieć. Harley nie podaje. Tak, teraz jest taka tendencja, że nawet jak byliśmy w salonie Harley'a, to pan nam pokazywał, czy opowiadał nam o silnikach i wypowiadał się o pojemności w calach i raczej mówił o newtonometrach, czyli momencie obrotowym, czyli po prostu jest taka tendencja, że no nie wiem, czy oni się wstydzą, że to ma mało koni, bo chodzi, wiecie, no, dużo niutków, szybki start, tak? Wiadomo. Tak naprawdę nie ma co porównywać moim zdaniem Harley'ów do Nakedów. Bo tu są zupełnie inne skrzynie biegów i... Tak jest. Ciężko jest po prostu moim zdaniem te motocykle kupować do tego, żeby były... technologią w sensie. Technologią i żeby, nie wiem, były pierwsze ze świateł ruszały. Bo tak naprawdę wątpię, żeby jakiś tam litrowy ścigacz czy coś nie poradził sobie z jakimkolwiek Harley'em, więc... Zgadza się. Nie kupuje te motocykle. Zgadza się, bo tak naprawdę gdyby w tych czasach ktoś wyprodukował taki motocykl bez brandu, to by go nie sprzedał. Dokładnie. Bo to jest przestarzała technologia, można powiedzieć, w porównaniu do jakichś innych motocykli japońskich na przykład. I ludzie, którzy czują klimat i chcą coś pierwotnego, takiego ciężkiego, stalowego po prostu. Nie zależy im też na osiągach. Tak, nie zależy na osiągach i to jest taki... No i pozycja na motocykle. Tak, no to jest... Kierownica, tak. Te właśnie wysunięte podnóżki. Ja się na przykład osobiście w takiej pozycji czuję najlepiej, nie? Zgadza się, każdy... Jechałem się GSR-em 600, jest fajnie i tak dalej, ale to nie to. Tak jest, tak jest. To jest zupełnie... To jest motocykl dla ludzi, którzy czują klimat, bo jeżeli chcesz w najlepszej cenie kupić najnowsze osiągnięcia, no to nie szukaj Harley'a, tak? Po prostu musisz... No, chyba że... Nie liczy się cena, ale LifeWire, który jest pierwszy elektryczny. Aha, bo Harley wchodzi również w elektryczne... Tak, jako pierwszy zaprezentował całkowicie elektryczny model motocykla. Tak jest, ale to już nie jest... Nie licząc skuterów oczywiście. To jest już temat na inny tam... Na debaty. Na debaty, tak, który tutaj nie ma miejsca. No i tyle, moi drodzy, to będzie prezentacja. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć na przykład, jak ten motocykl się zachowuje w trasie, po przejechaniu ileś to, powiedzmy, kilometrów, to zapraszam oczywiście na kanał Iron Moto Vlog, bo on opowiada tam po prostu o tym motocyklu, jaki on jest,
co w nim mu się podoba, co mu się nie podoba, a tu będzie tylko taka krótka prezentacja i kolejny motocykl do mojej biblioteki motocykli, który będzie jakby może kiedyś pamiątką na dalsze lata, że tak powiem. No dobra, ja wsiadam, wsiadamy, jedziemy się przejechać i jeszcze wam opowiem, co mi się nie podoba w tym motocyklu. Także do usłyszenia. A kurczę, jeszcze bardzo ważna rzecz, moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Tomek, poproszę cię, żebyś odpalił motocykl, bo właściwie większość ludzi by chciało jednak posłuchać po prostu, jak ten motocykl brzmi i właściwie niektórym by to wystarczyło. Jak widzicie, bardzo dźwięk jest charakterystyczny i zauważyliście również, że po prostu są bardzo duże drgania. Tak jak w Harley'u to bywa i bardzo mi się podoba to strzelanie. To jest zajebiste. Przypomina mi się, od razu przychodzi mi na myśl GTA 5, niestety. Bo tam też samochody tak strzelają, jak się je zgasi. Ale kto nie grał, to nie wie. Dobra, wsiadamy na brykę. O kurwa, tego było, tego już za wiele. No głupi jakiś, furę mi katuje. Moi drodzy, czas na start. Odpalamy tą maszynkę. Nie zapominajmy o tym, że trzeba złożyć tą stopkę, która też jest jakoś... Aha, start. Ty, o co tu chodzi? A, i tu jest start, dobra. Kurde. Słyszycie to? Tak, nie będę się powtarzał, głos z piekła. Tomek, nie butuj. Dawaj, jedź kurde tam. Widzę. Ale to jest zapach benzyny. Ha! Powiem wam, że naprawdę to jest heavy metal, kurde. Czekajcie, przygotuję sobie. O, teraz żeby mnie słonko nie raziło. No i te nogi. Oczywiście skrzynia charakterystyczne, strzelanie jedynki. I powiem wam, że ten moment bardzo czuć. I wydechy bardzo słychać. Ten odgłos wydechów jest taki, bym powiedział, basowy. Czuję normalnie drgania, które przechodzą ze zbiornika. Nie wiem, czym ja się opieram. Nie, o filtr się opieram, o filtr powietrza. Mam masaż łydek, drgania są bardzo duże. Ale o to chodzi w takim Harley'u. Tu będzie bardzo dużo dziur. I co, moi drodzy, jak się siedzi? No siedzi się dość dziwnie. Co to znaczy? To znaczy właśnie, że ręce są wyprostowane. Nogi do przodu, czyli taka forma hacelka, bym powiedział. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o oddawanie mocy, to bardzo jest, bardzo to jest wszystko czułe. Widać, że bardzo z dołu bierze ten motocykl, że tak się wyrażę. I teraz jadę na nie wiem którym biegu. Ale widać, że on by chciał niższy bieg, bo drgania są większe.
nie wiem, który to jest bieg, kurde. Zredukujemy trochę. I dam mu jeszcze, uwaga Tomek. Nawet do odciny się udało. O kurde. Hamulce są faktycznie takie, bym powiedział, trochę spowalniacze tak zwane. Ale fajnie to idzie, naprawdę. Troszeczkę zredukowałem bieg. Nie przeszło mi to płynnie, że sobie, wiecie, troszeczkę na odcinie pojechałem, ale ma to odejście, krótko mówiąc, no. Trudno, żeby nie miało przy takiej pojemności. Typowo motocykl do pyrkania. I moi drodzy, tak jak kiedyś mówiłem o innych motocyklach, wszystkie wady można przekuć w zalety. Generalnie moje zdanie jest takie, że jednak Amerykanie mają pierwszeństwo i monopol na tematy związane z produkcją motocykli w klimacie właśnie boberowym. Chopperowym, tak jest. I tych innych stylach, które są powiązane, no nie jestem w stanie wam tego dokładnie opowiedzieć, no bo po prostu się na tym nie znam, ale wiecie o co mi chodzi. To, że skrzynia jest taka, akurat w tym wypadku i w wypadku, można powiedzieć, Irona, którym jeździłem wcześniej, i nawet tym Bobie, Street Bobie, którym jeździłem wcześniej, gdy byłem z Iron Motovlogiem na przejażdżce próbnej, to te skrzynie są właśnie takie toporne, nieprecyzyjne. Tu też mam takie wrażenie, że dźwignia biegów jest dostosowana do wyższego buta. Bo żeby zmienić bieg, muszę bardzo podnieść stopę do góry, nie? Ale to jest kwestia też tylko dogrania jakby tematu i ustawień, tak? To każdy sobie może ustawić jak chce, bo tam jest kwestia regulacji. Tak jest. Nie wiem, czy słyszeliście w interkomie, Tomek właśnie mówi, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Tak samo jak kwestią przyzwyczajenia może być to, że nogi są wysunięte do przodu, że to jest pozycja hacelka. No to jest po prostu taki styl i trzeba to lubić. I może to być dla ciebie dla niektórych ludzi może być to po prostu wygodne. Także pozdrawiamy Kacpra Gąsiora. Trzymaj się, kolego. I moi drodzy, w tym miejscu chciałbym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że dobrnęliście do końca i jakoś wam się to podobało. Jestem świadomy, że ten film nie będzie się wszystkim podobał, zwłaszcza na przykład ludziom, którzy siedzą w tym klimacie i ja jestem dla nich laikiem, można powiedzieć. Prosto? Ale na pewno moje subki, kurcze, ucieszą się z takiej odmiany od pit vlogów. Także dziękuję za uwagę, zostawcie komentarzyk, łapkę i suba, ale zresztą wszystko mi jedno. I do usłyszenia, lóweczka. Co jest? Co? Ty kurwa, nie, bo ja to nie ogarniam tych biegów, ci powiem szczerze. Kurwa. Ty, ja nie mogłem trafić w stopę, kurwa. Ty, jedzie coś, jadę, kurwa. Wio, koniku, wio.